Ileś to bywał? Kupiłek se chałupę. A skądeś miał dudki? Dostałek w kredyt unii. A to tobie dali? Hehe, bo siczkim pożonym dają. Kiedy chcesz więcej wiedzieć, to pytaj się w Kłazdym Credit Union świętego Stanisława i świętego Kazimierza. Albo za 416-537-2181. Kiedy idzie o dolary, to ino Credit Union. Haj! Chcesz uwolnić się od myśli? Spakuj i wyślij. Położony w spokojnej dzielnicy Mississagi dom seniora Wawel Villa oferuje doskonałą, profesjonalną opiekę oraz pielęgnuje polskie tradycje. Mieszkańcy znajdują tu serdeczną, rodzinną atmosferę, łącznie z domową, polsko-kanadyjską kuchnią. Pokoje różnej wielkości, całodobowa opieka pielęgniarska, wizyty lekarzy, zajęcia rekreacyjne, język polski i angielski. Jesień życia to nie znaczy samotność. Może być naprawdę długa, pogodna i szczęśliwa. Dom seniora Wawel Villa, Mississauga. Big Boys with Cool Toys. Szeroki wybór zdalnie sterowanych modeli, części zamiennych i akcesoria. Helikoptery, samoloty, rakiety, pociągi, łodzie i statki. Największy tego rodzaju sklep w Kanadzie znajduje się obok sklepu Moore's Clothing i restauracji Muddy Duck w Mississauga. Konferencja Polskich Księży na Wschodnią Kanadę informuje, że 1 listopada z okazji uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego modlitwy za zmarłych odbędą się na następujących cmentarzach. O godzinie 14 Resurrection Catholic Cemetery w Whitby, gdzie odprawiona zostanie msza święta. O godzinie 14.30 na Meadowvale Cemetery w Brampton. O godzinie 15 na cmentarzach Mount Hope, Park Lawn, Sanctuary i Holy Cross w Toronto, Queen of Heaven w Woodbridge, Pine Hills and Christ the King Cemetery w Scarborough oraz Thornton Cemetery w Oshawie. O godzinie 16 na cmentarzach Assumption, Mount Peace, St. John's i St. Mary's w Mississauga. Fundacja Polsko-Żydowskiego Dziedzictwa Kulturowego zawiadamia, że w dniach od 2 do 9 listopada trwać będzie Holocaust Education Week. W ramach organizowanego już po raz 35 wydarzenia odbywać się będą odczyty, projekcje filmów fabularnych i dokumentalnych, koncerty i prezentacje książek. Będzie można także spotkać osoby, którym udało się przeżyć ten okres zagłady i posłuchać ich świadectw. Stowarzyszenie Marii Skłodowskiej-Curie zaprasza na doroczny 58. bal charytatywny w sobotę 7 listopada w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississauga. Koktajl o godzinie 18, kolacja o godzinie 19. Podczas baru, który ma na celu uczczenie 148. rocznicy urodzin patronki stowarzyszenia, cicha aukcja, loteria z nagrodami oraz zabawa taneczna z orkiestrą Atlantis. Dochód z balu przeznaczony zostanie na wsparcie akcji charytatywnych Stowarzyszenia Marii Skłodowskiej-Curie. Parafia pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Toronto obchodzi w tym roku stulecie swego istnienia. Z tej okazji proboszcz parafii ksiądz Kazimierz Brzozowski zaprasza na jubileuszową mszę świętą w niedzielę 8 listopada o godzinie 14 w kościele przy 1996 Davenport Road. Głównym celebransem mszy świętej z udziałem wielu gości honorowych będzie duszpasterz archidiecezji torontońskiej ksiądz kardynał Thomas Collins, a uroczystą oprawę Eucharystii zapewni chór Novi Singers pod dyrekcją Macieja Jaśkiewicza. Zarząd Okręgu Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej zawiadamia, że uroczystości upamiętniające 97. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości odbędą się w niedzielę 8 listopada. O godzinie 11 w kościele świętego Stanisława Kostki przy 12 Denison Avenue odprawiona zostanie msza święta w intencji ojczyzny, a po Eucharystii nastąpi przemarsz pod ratusz torontoński, gdzie będą miały miejsce oficjalne uroczystości oraz podniesienie polskiej flagi. Federacja Polek w Kanadzie, ogniwo numer 8 w Ottawie, zaprasza na doroczny kiermasz książki w niedzielę 8 listopada w godzinach od 9 do 14 w sali parafialnej świętego Jacka Odrowąża przy 201 Le Breton Street North. Informacje u pani Ewy Zadarnowskiej pod podanym numerem telefonu. Związek Harcerstwa Polskiego Okręg Kanada zaprasza na uroczysty bal swojego 60-lecia w sobotę 14 listopada w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississauga. Drzwi otwarte o godzinie 18, wytworna kolacja o godzinie 19.
Wystawa, loteria, bufet i niespodzianki. Do tańca gra zespół Gosia i Jacek. Margaret May, Bravo International, zaprasza na mocną dawkę dobrej rozrywki i humoru. Mistrz świata satyry Zenon Laskowik z kabareciarnią wystąpi w jubileuszowym programie W blasku jubileuszu w niedzielę 15 listopada o godzinie 19 w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississadze. W programie najlepsze skecze i piosenki z jego spektakli. Wystąpią Zenon Laskowik, Ada Biedrzyńska, Grzegorz Tomczak i Jacek Fedorowicz oraz zespół muzyczny Promile. Informacje i bilety pod podanym numerem telefonu oraz w lokalnych punktach sprzedaży. Z okazji inauguracji Roku Miłosierdzia Bożego parafia świętego Maksymiliana Kolbe w Mississadze zaprasza na koncert świąteczny zespołu pieśni i tańca Śląsk w środę 9 i w czwartek 10 grudnia o godzinie 7 wieczorem w kościele świętego Maksymiliana Kolbe. Dochód z koncertu przeznaczony zostanie na wsparcie wyjazdu młodych ludzi na Światowe Dni Młodzieży w przyszłym roku w Krakowie. Bilety będą do nabycia w sobotę 7 i w niedzielę 8 listopada w parafii świętego Maksymiliana Kolbe, świętego Eugeniusza de Mazeno w Brampton oraz świętego Stanisława Kostki i świętego Kazimierza w Toronto. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu Polskiego Studia. Żegnając się, życzę Państwu udanego, słonecznego weekendu. Do zobaczenia.